Witam. czy wiesz dlaczego tam widać dym, a w tym kominie nawet z bliska dymu nie widać? Co sprawia, że widzisz nawet przezroczyste spaliny? A czy da się tak palić w piecu, aby w ogóle dymu nie było widać z komina? Dym powstaje w wyniku spalania paliw. Podobnie jak farba składa się z bezbawnej bazy, białego wypełniacza i barwników. Przezroczystą bazę dymu stanowią składniki gazowe powietrza, oraz produkty spalania paliwa, czyli tlenki węgla, tlenki azotu i siarki. Biały wypełniacz dymu tworzy para wodna powstająca podczas odparowania paliwa oraz spalania wodoru. Zabarwienie dymowi nadaje niespalone paliwo, sadza i smoła, pary węglowodorów oraz składniki stałe pozostałe po spaleniu paliwa, czyli popiół w postaci pyłu. Przezroczysty dym możemy zobaczyć, gdy gorąca masa spalin wywołuje zakrzywienie promieni słonecznych. Wypuszczenie bardzo gorących spalin kominem daje szansę zauważenia tego faktu postronnym obserwatorom. O widoczności dymu decyduje przede wszystkim wypełniacz, czyli para wodna. Na stężenie pary wodnej w dymie wpływa głównie zawartość wody w paliwie. Jeżeli porównamy paliwa pod względem zawartości wody w stosunku do ich wartości opałowej. To najwięcej ma jej drewno. Suche drewno zawiera czterokrotnie więcej wody na jednostki energii, aniżeli suchy węgiel kamienny. Obserwując kominy, znacznie łatwiej jest więc przyłapać na gorącym uczynku palacza drewna, niż palacza węgla. Czynnikiem wpływającym na zawartość pary wodnej w dymie jest faza spalania. Woda zaczyna odparowywać z paliwa zaraz po rozpaleniu. Zatem największe stężenie pary wodnej w dymie obserwuje się na początku spalania. Raptowne rozpalenie całego zasypu paliwa w kotle powoduje wyemitowanie kominem całej wody na początku spalania. Nie da się wtedy faktu rozpalania bądź podkładania do pieca ukryć przed wścibskimi oczami sąsiada bądź straży miejskiej. Wszystko, co wpływa na zachowanie się pary wodnej, będzie decydować o widoczności dymu. Na początku i końcu sezonu grzewczego, podczas rozpalania, gdy cegły są zimne, para wodna może skraplać się wewnątrz komina i wtedy nie będzie widać dymu. Taki sam skutek uzyskamy, gdy do komina będą trafiać spaliny o niskiej temperaturze. Jednak z punktu widzenia trwałości komina nie jest to zjawisko korzystne. Tylko bardzo drogi kocioł kondensacyjny na paliwo stałe eliminuje parę wodną ze spalin trafiających do komina. Gdy spaliny odprowadzane do komina mają wysoką temperaturę, kondensacja pary wodnej na wylocie komina zależy od temperatury na zewnątrz. Im temperatura na zewnątrz jest niższa, tym łatwiej zauważymy parę wodną i dym opuszczający komin. Im krótszy komin, tym szansa na kondensację wody w kominie mniejsza, dlatego częściej zobaczymy dym na niskim kominie, aniżeli wysokim. Kolor pary wodnej w powietrzu zależy od natężenia światła i kierunku padania promieni słonecznych. Kolor dymu z wyłącznie parą wodną będzie zbliżony do koloru chmur. Przy dobrym nasłonecznieniu para wodna ma kolor biały. Wizualne stwierdzenie na podstawie dymu czy mamy do czynienia z czystym spalaniem w zasadzie możliwe jest tylko przy dobrym oświetleniu. Spaliny powinny być wtedy przezroczyste albo koloru białego. Jeżeli jest inaczej, świadczy to o tym, że w spalinach ulatujących z komina znajdują się składniki z trzeciej grupy. Niepełne spalanie paliw stałych spowodowane jest zbyt niską temperaturą spalania i niedoborem powietrza. Niepełne spalanie paliwa powoduje zimne palenisko podczas rozpalania kotła. Niekorzystny wpływ tego czynnika można ograniczyć przez szybkie rozpalenie małej części zasypu przy wylocie gazów z komory zasypowej oraz użycie do zainicjowania płomienia materiałów wytwarzających wysoką temperaturę, nie zawierających smoły. Na przykład papier, palnik gazowy i tym podobne. Nawet bez specjalnej metody rozpalania, ciemniejszy dym powinien zmienić się w biały po około 5 minutach od początku rozpalenia paleniska kotła. Jeżeli po tym czasie widzimy nadal ciemniejszy dym, to prawdopodobnie mamy do czynienia z drugą przyczyną niepełnego spalania. Niedobór powietrza w kotle podczas spalania występuje z różnych przyczyn. Pierwsze, co powinniśmy sprawdzić, to czy powietrze doprowadzone jest w wystarczającej ilości do kotłowni. Kolejną przyczyną pełnego spalania jest jego duszenie przez zamknięcie dopływu powietrza w trakcie niepożądanego wzrostu mocy kotła. Kocioł zasypowy jest źródłem ciepła mało elastycznym i umożliwia czystą zmianę mocy, wolno i w niewielkim zakresie. W przypadku kominków i kotłów, których do komory spalania doprowadzone jest powietrze pierwotne i wtórne, Przyczyną niepełnego spalania może być zbyt mała ilość powietrza wtórnego. W internecie znajdziecie wiele filmów zatytułowanych jak palić w piecu bez dymu, brak dymu podczas spalania, bezdymne spalanie i tym podobne. Zauważmy, że paliwa stałe zawierają wodę i dlatego podczas ich spalania w kominie będzie pojawiać się widoczna para wodna. Ważne jest jednak, aby w dymie nie było niespalonych paliw, czyli sadzy i smoły co jest możliwe do osiągnięcia. Jestem Sylwestro, dziękuję za uwagę i zapraszam do polubienia filmu i podzielenia się własnymi przemyśleniami w komentarzach. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i oglądania innych filmów.